Cześć widzowie! Dzisiaj mam do Was film o Atlasie. Jeśli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Atlas, zwany też generałem, jest tytanem wytrzymałości, a jako karę za poprowadzenie armii Kronosa przeciwko bogom w czasie pierwszej tytanomachii, Zeus zmusił go do podtrzymywania nieba przez całą wieczność. Był on też tytanem drugiej generacji i był starszym bratem Prometeusza, Epimeteusza i Menoetiusza. W przeciwieństwie do swoich braci, Atlas był brutalny i arogancki, często chwaląc się swoją wielką siłą fizyczną, której dorównywał tylko jego wuj Kronos. Atlas jest postrzegany jako psychopatyczny, sadystyczny, potworny, przebiegły i arogancki, a oprócz tego ma wybuchowy temperament oraz jest dumny z tego, że jest zastępcą Kronosa. Jest lojalny wobec sprawy Kronosa i wydaje się, że jest żądny krwi podobnie jak Ares, a oprócz tego Atlas podobnie jak inni tytani sądzi, że tytani są najpotężniejszą rasą, a innych widzi jako słabych. Jednak Atlas troszczy się o swojego brata Prometeusza i pomaga Heraklesowi, gdy dowiaduje się, że ten pomógł jego bratu. W następstwie 11-letniej strasznej wojny Titanomachii, Atlas został spętany przez starszych cyklopów, po czym Hekatoncheiry zmusili go do uklęknięcia przed Zeusem, Posejdonem i Hadesem. Zeus go drażnił, a wujowie Atlasa spuścili głowy ze wstydu, jednak Atlas śmiał się prosto w twarz Zeusowi, szydząc z niego. Śmiał się, że niebo upadnie, jeśli inni władcy tytanów zostaną wrzuceni do Tartaru, jednak Zeus o tym wiedział i przygotował specjalną karę, a mianowicie samodzielne utrzymywanie nieba przez wieczność. Głos Atlasa jest również opisany jako bardzo onieśmielający, chociaż nie był taki jak Kronosa, bo był głębszy, niższy i silniejszy, jakby mówiła sama Ziemia. Mógł mówić w językach dawnych czasów i mógł spalić każdą istotę w pobliżu słabszą od boga lub tytana, a oprócz tego był doskonałym strategiem i wojownikiem z niesamowitą biegłością. Sam w sobie wyglądał jak żywy posąg z królewskim wyrazem twarzy i niesamowitą muskulaturą i zimnym wzrokiem. Na początku Titanomachii Atlas zwyciężał, ponieważ był doskonałym wojownikiem, a przez to był znany jako terror bogów, ale gdy bogowie nauczyli się walczyć i kiedy zyskali swoje broni jak pioruny Zeusa, trójząb Posejdona i hełm ciemności Hadesa, wtedy zwyciężyli. Sam Atlas został pokonany pod koniec wojny, gdy bogowie najechali ruiny góry Otrys, a wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. No dobrze, a to już jest koniec tego odcinka, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się i cześć!